Aplikacja na smartfona, która widzi w ciemności. Tak, jeszcze parę lat temu to była jedna wielka ściema, ale okazuje się, że dzisiaj niektóre smartfony są wyposażone w czujniki, które pozwalają zobaczyć obraz w podczerwieni. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej i czy wasz smartfon to potrafi, oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. Zapraszam. Ale zanim zaczniemy, mam dla was konkurs. Lato już pełną parą i jeżeli chcecie zgarnąć taki technostrefowy worek idealny na plaży, to napiszcie komentarz pod tym filmem, jakie dziwne zjawiska widzieliście w ciemności. Najciekawszy komentarz zgarnie ten właśnie upominek od nas, czyli worek technostrefowy i oczywiście tylko cenzuralne komentarze będą brane pod uwagę przy rozwiązywaniu tego konkursu. Aby wziąć udział w konkursie, musicie także spełnić te wszystkie zasady, czyli zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, no i oczywiście zostawić komentarz poniżej. A my wracamy do odcinka. Zapewne wiele razy gdzieś słyszeliście na temat noktowizora w smartfonie. W końcu to nic nowego, już od wielu lat tysiące apek kuszą radosnymi miniaturami i napisami, czego to one nie potrafią. Jednak w tym przypadku to prawda. A już wam mówię, o co chodzi. W wielu smartfonach jest montowany tak zwany sensor 3D TOF, tak jak w przypadku tego telefonu. Na nasze to po prostu czujnik głębi. Oczywiście taki czujnik w smartfonie nie znalazł się tam bez powodu, ponieważ dzięki niemu podczas robienia zdjęć portretowych smartfon rozpoznaje pierwszy i drugi plan, no i wie dokładnie, gdzie jest postać i wie, że może tło za nią rozmyć. I wtedy wychodzą na przykład takie fotki, jak u nas są do zobaczenia na naszym profilu na Instagramie. Niektóre smartfony ten czujnik wykorzystują także do funkcji tworzenia trójwymiarowego skanu danego obiektu w przestrzeni trójwymiarowej, czy na przykład do mierzenia odległości, niczym wirtualna miarka. To jest ogólnie bardzo przydatna funkcja. Ten sensor wykorzystywany jest także na przykład do gier, między innymi w Kinectie, który jest akcesorium do konsoli Xbox One. To oczywiście tylko kilka z wielu przykładów wykorzystania takiego czujnika. Jakiś czas temu jeden programista opracował aplikację o nazwie TOF Viewer, która daje dostęp do ukrytych możliwości smartfona wyposażonego w taki czujnik. Mowa właśnie o wykorzystaniu danych zbieranych przez ten czujnik. Co ciekawe, te aplikacje można pobrać normalnie ze sklepu Google Play. W standardowej aplikacji kamery nie macie do dyspozycji tych wszystkich informacji, które tutaj w tej aplikacji możecie zobaczyć, bo jest to wszystko ukryte pod niewidocznymi algorytmami, a smartfon pokazuje wam tylko ten ostateczny efekt, czyli na przykład zdjęcie z rozmytym tłem. Jednak dzięki takiej aplikacji jak ta, którą mam tutaj odpaloną na smartfonie, te wszystkie dane można wykorzystać i zrobić z nich użytek, taki albo inny. Co ciekawe, kolory, które widać na ekranie, nie są losowe. Każdy kolor, który tutaj widzimy, jest składową trzech kolorów. Czerwony reprezentuje informacje o głębi, zielony mówi o pewności informacji z czujnika TOF, natomiast niebieski informuje o wykryciu krawędzi obiektu. Także całkiem przejrzyście. Ale jak to w ogóle wszystko działa? Sensor TOF, z angielskiego Time of Flight, do pomiaru przestrzeni wykorzystuje światło podczerwone. Dzięki zaawansowanym algorytmom mierzy czas, w którym wysłana wiązka światła wraca do czujnika znajdującego się w smartfonie. I dzięki temu tworzy dokładną mapę przestrzeni w trzech wymiarach. Chyba to technologia z NASA jest. Dzięki zastosowaniu najczęściej światła podczerwonego, które jest oczywiście niewidoczne dla ludzkiego oka, ten czujnik do działania nie potrzebuje w ogóle źródła światła widzialnego. Jest jednak jedna wada. Rozdzielczość i brak kolorów. Dlatego o zdjęciach wysokiej jakości z czujnika TOF możecie po prostu zapomnieć. No więc mamy tutaj przed sobą kolejny przypadek wykorzystania smartfona nie do takiego celu, w jakim został stworzony. Na kanale Technostrefa mówiliśmy już jakiś czas temu o smartfonie, który na pokładzie miał prawdziwą kamerę z rentgenem. Dotyczyło to jednak tylko konkretnego telefonu, a funkcja po czasie została przez producenta zablokowana. Tutaj w karcie macie link, żeby sobie sprawdzić ten odcinek. Zapraszam gorąco do oglądania. A jeżeli chcecie poznać kolejne technologie rodem z NASA, niczym taki czujnik TOF, to jutro na naszym kanale specjalny odcinek, w którym zaprezentujemy super sprzęt do przeprowadzania wideokonferencji na najwyższym profesjonalnym poziomie. Także mam nadzieję, że jutro będziecie z nami na kanale wieczorem. Subskrybujcie, o której? Może powiemy od razu o której.
Także jutro o 19 na naszym kanale premiera tego odcinka, także koniecznie bądźcie z nami i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby właśnie nie przegapić tego, jak i innych nadchodzących odcinków. Także cóż, jeśli zastanawiacie, jakie technologie z NASA są wykorzystywane na wideokonferencjach, to koniecznie jutro wpadnijcie na kanał. A tymczasem, jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i udostępniajcie go, a także piszcie w komentarzu, do czego Wy wykorzystalibyście taką kamerę z podczerwienią, która pozwoli Wam widzieć w ciemności. Tak praktycznie po prostu macie smartfonowy noctowizor. Także piszcie komentarze, ja oczywiście będę śledził, będę z Wami dyskutował w tych komentarzach pod filmem. Wpadajcie także na naszego Instagrama Technostrefa, link jest zresztą w opisie, no i oczywiście naszą stronę technostrefa.com, tam zawsze najnowsze newsy ze świata technologii, nie tylko, dużo wcześniej niż na kanale, bo no jednak nagrywanie filmu trochę zajmuje. No tyle z tego miejsca, mówił do Was Szakal, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa!